Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj kończę, w zasadzie zaczynam i kończę pracę nad grządką z marchewkami, pietruszką i cebulą. Jak widzicie, grządka już wstępnie została przeze mnie zruszona, aby tam wszelkie jakieś tam chwasty, które zaczęły wyrastać, pozabijać. Teraz lekko ziemię przegrabię i zacznę szykować rządki. Będę je wyznaczał sznurkiem, to zresztą za chwilę zobaczycie. Na ten moment przymierzyłem się z pałąkami, które posłużą mi do budowy tak jakby tunelu tego małego. Pałąki są zrobione z rurek PEX. Rurki tnę na 2,5-metrowe odcinki. Kupiłem takie paczki po 10 metrów, czyli powinienem mieć 8 takich pałąków na 6 metrów. To no już wcześniej wam mówiłem na filmie, poniżej 1 metra odstępu będzie. Więc co? Biorę sobie po prostu taką rurkę. Już pierwszą mam dociętą na taką długość, jak mi trzeba. A sobie po prostu teraz przykładam jedną do drugiej w ten sposób. O. Odwijam. I to akurat nie ma nożyc specjalnych, ale sekator będzie też idealny do tego. Obcinam. I w ten sposób sobie tak wszystkie przęsła przygotuję. No co, widzimy się za chwilę, jak już będę miał to pocięte i będę ogarniał grządki. Tutaj możecie zobaczyć, jak przygotowuję rządki. Rozleciały mi się grabki, takie do liści. Postanowiłem wykorzystać szprychy, które w nich były. Po prostu potraktowałem je jako kołeczki. I na te kołeczki naciągam sznurki, po prostu odmierzam tamte odległości. Czy nie widać tak dobrze. Sznurek jest czarny. Odmierzam sobie odległości i wyznaczam sobie rządki. W tym momencie możecie zobaczyć wbite już przęsła. Nie jest to jakaś bardzo precyzyjna robota. Te rurki są mimo wszystko dosyć wiotkie i ciężko je wbić. No ile się dało, równo tyle równo je wbiłem. No, jakieś tak pirazy, drzwi, pirazy oko, nie? Jak ja to mówię. Powinno być to jednak wystarczające, aby konstrukcja cała była na tyle sztywna, żeby mi tego wiatr nie wyrwał. Tutaj dodatkowo mam takie jakby młode leszczyny obcięte. To taka kępa rosła w tamtym roku, ją przycinałem. Przerastało od sąsiada, więc wykorzystam też je jako obciążenie. I teraz taką folię agrowłókninę wiosenną po prostu naciągnę na to wszystko. Tutaj będzie na pewno mi potrzebna pomoc małżonki. To samo ciężko jeszcze przy wietrze takie coś zrobić. No i następnie brzegi po prostu tymi gołkami tutaj obciążę. No dobra, tak wygląda tunel z agrotkaniny na moim stelażu z rurek PEX. Tunel ten, myślę, że spełni swoje zadanie. Jest akurat takiego wymiaru, że nie jest za wysoki. Tutaj na wysokość ma jakieś 30 cm w najwyższym punkcie. Jest naokoło zabezpieczone, żeby nie podwiewało go. Dodatkowo lekko obsypałem sianem. No i zobaczymy. Jestem w dobrej myśli. To taki krótki film dzisiaj. Sorki, że nie nagrałem jakiegoś takiego konkretniejszego materiału z obsiewania marchewki, pietruszki i tworzenia tego tunelu, żeby pokazać, jak taki tunel stworzyć. Myślę, że to, co wam pokazałem, jest w zupełności wystarczające i satysfakcjonujące. No to co? Do następnego nagrania. Hej!